Drodzy Państwo, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy dyskutować na temat stworzenia i Stworzyciela. Nieprosty temat jest przed nami i myślę, że jak przy wielu innych również tematach, ale przy tym chyba szczególnie dużo urosło różnych kontrowersji. Postaramy się o nie za bardzo nie zahaczać, ale jednak przedstawić nasze zrozumienie po, po, poglądu biblijnego. Z Piotrem i z Marcinem będziemy dzisiaj dyskutować. Jest z nami już zegarek. Tak jak mówiliśmy, trzy odcinki nie było, teraz przypuszczamy, że trzy odcinki z nami będzie. Yy, przypomnę tylko wszystko to, co będzie po tym, jak budzik zadzwoni, albo po 40 minutach, bo z tym dzwonieniem budzika to już różnie bywało, yy, będzie w formie podcastu. Również, jeśli do tematu będą mieli Państwo pytania, to proszę pisać komentarze i postaramy się, ale raczej w formie podcastu na te pytania yy, odpowiadać. I podcasty w sensie link do podcastów będzie w opisie. Filmu. Więc przechodzimy do treści merytorycznej naszego, naszego rozważania, naszego, naszej rozmowy. Myślę, że dwie chyba takie najbardziej popularne koncepcje dotyczące stworzenia to jest teoria ewolucji, jak również kreacjonizm. Ale jest też taka pośrednia. Coraz więcej chyba chrześcijan, przynajmniej ja tak zauważam, stara się połączyć swoją wiarę z tym, czego uczyni jesteśmy w szkole. I próbuje się myśleć na temat pierwszego rozdziału, pierwszych dwóch rozdziałów, które opisują stworzenie, że one nie są literalne, ale raczej opisują jakieś okresy, w którym Bóg by stwarzał. Z tym kryje się wiele tematów. Trudnych tematów. Jeden zahaczek, który, który pewnie nie będziemy dzisiaj dyskutować, to od kiedy liczy się Adam i jego grzech? Od, od jakiej postaci tego, tego pierwotnego, pierwotnego człowieka? Ale dzisiaj porozmawiamy, jak waszym zdaniem, jak trzeba patrzeć na pierwszy rozdział, na jego literalność, czy, czy jego okresowość? Jakie macie zdanie na ten temat? No. Patrząc na to, czym jest Biblia, jak została napisana, to dostrzegamy taką, taki wspólny temat, coś, co powtarza się cały czas, że Biblię z założenia powinniśmy czytać i traktować jej treść dosłownie, literalnie. Różnicą, albo raczej wyjątkiem od tej, od tej reguły są miejsca w Piśmie Świętym, które jawnie przedstawiają to, że jednak ten fragment jest. Czymś innym niż dosłownym przekazem, dosłowną y, relacją z jakiegoś wydarzenia. To mogą być y, widzenia sny proroctwa albo w ogóle założenia całej księgi prorocze, które się odczytuje w inny sposób. Apokaliptyka, mm. nie? Dokładnie, ale też poezja, jak na przykład w psalmach czy w, przypowieści, czy w przypowieściach, też to jest jasno określone, że to nie jest mhm. opis y, jakiejś historii, tylko jest to no, inny gatunek literacki. Y, w przypadku pierwszych rozdziałów Biblii, nie tylko dwóch, ale tak naprawdę tych pierwszych jedenastu, gdzie można powiedzieć, że są zawarta, jest zawarta historia całych w cudzysłowie, powiedzmy, pradziejów ziemi, no nie dostrzegamy żadnych wskazówek, aby odczytywać treści tam zawarte w sposób inny niż właśnie dosłowny. Jeśli mogę, bo w, w zasadzie no nie w pierwszym, natomiast w drugim rozdziale, gdzie jest jakby też jeszcze opis historii stworzenia. Tam możemy zobaczyć, że jest, jest, również, jest również użyta po poezja. Tak? I tutaj czytamy. Tak drugi rozdział i werset dwudziesty trzeci. Wtedy rzekł człowiek ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Zatem widzimy jakąś poezję, tak? ale to od razu się jakby e, czuje. E, no właśnie e, natomiast pierwszy rozdział, pierwszy rozdział, kiedy czyta się, no nie widzimy, żeby tam można to jakoś odczytywać symbolicznie. Tak? W sensie, no, e, nic nie sugeruje na to, żeby, żeby odczytywać w to symbolicznie, że autor, który to spisywał miał, no miał takie założenie, tak? że, że to jest jakaś właśnie poezja, którą należy odczytywać właśnie w jakiś taki symboliczny sposób. Mhm. Czyli w całym tym opisie jest jakieś miejsce na poezję, nie, nie jest to, 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 to całość poezji, nie? Ja, ja kilka rzeczy, które mnie tak do tego przekonują, to jeden nie, niektórzy bibliści doliczają się nawet 2300 razy użyte słowo dzień i zawsze Odnosi się to do 24-godzinnego odcinka czasu. No i ciągle tutaj występuje, nastał wieczór i nastał poranek. Nie, nastał mm -hmm. wieczór i nastał poranek, gdzie tekst jasno pokazuje nam raczej funkcjonowanie w trybie doby niż, niż jakichś okresów. No bo jak mielibyśmy patrzeć na jakieś okresy tysiąca czy, 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 czy jakieś bliżej nieokreślone? No to ile trwał dzień, ile nocy, czy faktycznie w teorii ewolucji były takie okresy ciemnojasne, czy, czy, czy w ogóle byłoby to sprzeczne? Z, z tym funkcjonowaniem. Też mam też mhm. mam taką myśl, bo tak jak wspomniałeś, że jest, taka, jest takie podejście próba łączenia tych dwóch y, sposobów postrzegania mhm. y, tego w jaki sposób świat zaistniał, y, to spotkałem się też z taką y, spotkałem się też z taką y, propozycją, że właśnie w tych pierwszych rozdziałach y, dzień jest równy tysiącowi lat zgodnie z y, zgodnie właśnie z, y, z tym, że mm, na przykład dla Boga jest jeden dzień za tysiąc lat, za tysiąc lat mm -hmm. jak jeden dzień, jakieś takie właśnie pro, y, propozycje y, obejścia y, tych literalnych sześciu, siedmiu dni y, stworzenia. Natomiast y, czy na przykład podawania za, za, za przykład y, kwestii y, właśnie zasady wykładni proroczych, że przyjmiesz jeden dzień za jeden rok i tak dalej. Mm -hmm. Tylko właśnie tutaj powinniśmy zwrócić uwagę na to, że. To dotyka tylko proroctw. I za każdym razem, kiedy ta zasada dzień za rok ma być gdziekolwiek użyta, jest jasno określona. Mm. A tutaj tego też nie ma. Mogę jeszcze tak nawiązać do tego, bo no. mi to też zawsze jakoś tak. Znaczy, jest tam jakaś taka właśnie wewnętrzna sprzeczność, tak? kiedy chcemy łączyć tą biblijną, ten, ten biblijny opis stworzenia z, te, z teorią ewolucji, no bo kiedy myślimy o tej biblijnej koncepcji, no to widzimy, że Bóg stwarza i wszystko jest doskonałe, tak? Tam jest to podsumowanie, że wszystko było bardzo dobre, natomiast nie ma śmierci, nie ma grzechu, natomiast jakby ewolucja sama w sobie zakłada śmierć, zakłada właśnie jakieś... o najsilniejszych. Tak, tak. No właśnie, więc to jakby przeczyt temu, tej koncepcji, jakby, którą, którą nakreśla pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. No i druga jeszcze sprawa, Powszechnie, jakby tak, tak od, odniosę się teraz tak, do takiego powszechn powszechnego myślenia chrześcijańskiego odnośnie duszy. Tak? No, no, bo kiedyś sobie to tak analizowałem, tak? że w takim powszechnym zrozumieniu zwierzęta no, nie mają duszy, prawda? natomiast człowiek, człowiek ma. No i wyobraźmy sobie, że, prawda, rozwija się, rozwija, rozwija prawda, z, z, tych, z tych pierwotnych organizmów do coraz bardziej Byśmy powiedzieli tych doskonałych. No i w takim razie, no, musi, musiał przyjść taki moment, kiedy. Je jedno pokolenie miało, nie miało duszy, a następne już miało. Prawda? Więc to jest trochę takie dziwne. Okej, okay, no, no to co? To, to ja w takim razie pójdę do nieba, a mój ojciec i matka, ponieważ byli zbyt prymitywni, to, to nie pójdą, bo nie mieli jeszcze duszy. Prawda? No to, to, jest, to jest dziwne, tak? Kiedy czyta się Księgę Rodzaju, to można zobaczyć, że Bóg w ciągu jednego dnia, on już kiedy coś stwarza, to stwarza to w pełni, to stwarza to doskonale. Nie trzeba tam już nic, prawda, rozwijać, no tak, mhm. jak to jest opisane. Nie? Ja tylko jeszcze powiem, bo może nas ktoś ogląda, kto jest przekonany do teorii ewolucji i zna wiele naukowych dowodów na to i patrzy na nas i mówi, chłopaki, o czym wy gadacie? To są przecież totalne bzdury, i to są właśnie jakieś brednie, do których dochodzicie, kiedy próbujecie tutaj rozmawiać na temat religii. I tutaj za zapraszam do naukowców chrześcijańskich, którzy analizują, te, analizują ten aspekt od, z perspektywy naukowej. Natomiast. Mogę tutaj taką. No? Bo jest taka fajna książka Johna Lennoxa, wykładowcy z Oksfordu. Co prawda on jest matematykiem, ale też takim chrześcijańskim apologetą. W języku polskim nie tak dawno ukazała się taka książka, czy nauka pogrzebała Boga. Bardzo ciekawa pozycja. Właśnie od, odsyłamy też tam, bo, bo można właśnie zobaczyć z naukowej perspektywy, że to niekoniecznie jest, jest sprzeczność. Tak? Że to nie takie wszystko jest oczywiste. Tak jest. E, dzięki, Marcin. Ale tutaj z, patrzymy na tą. Staramy się spojrzeć, czy Biblia wspiera w ogóle teorię ewolucji, mm -hmm. czy, czy idzie w tą stronę. I właśnie zaczynają się całe te gmatwania, o których my mówimy, wtedy, kiedy próbujemy wyjść naprzeciw teorii teori, teori ewolucji. Natomiast jeszcze wracając do tego pierwszego rozdziału, jeszcze dwa takie argumenty, które mnie przekonują do tego, że faktycznie musiało to się dziać od razu. To w Psalmie 33 jest napisane, Hmm. Bo on powiedział i stało się tak, jak zechciał. On wydał rozkaz i zaistniało. Jakby tekst wspiera tą natychmiastowość. Tak, taki, taki, takie działanie. Czy w pierwszym rozdziale siódmy werset jest napisane, że utworzył Bóg sklepienie, oddzielił w ten sposób wodę od, pod sklepieniem od wody nad sklepieniem? I tak się stało. Jest, hmm. jest tutaj opis. Mhm. Znaczy myślę, że taki sceptycyzm odnośnie tego literalnego odczytywania Księgi Rodzaju, tych pierwszych rozdziałów też wynika z niewiary, tak? że, mhm. że, to, że Bóg po prostu mógł coś takiego zrobić. Tak? No ale w takim razie w zasadzie wszystko, co jest nadprzyrodzone w Biblii, można by podważyć. Wtedy można by podważyć na przykład, kiedy Jezus był na morzu w Łodzi ze swoimi uczniami panowała burza. Wiemy, że pan Jezus ostatecznie wstał na tej łodzi, podniósł rękę, powiedział: "Zamilknij, ucisz się". No i idąc takim torem myślenia, no można by powiedzieć, pan Jezus tak powiedział i po trzech godzinach, prawda, chmury odeszły, burza <laughs> przestała gdzieś tam no właśnie atakować, wzburzać to 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 morze. No i może się uspokoiło. No ale ale czy tak mamy odczytywać Biblię? Mm -hmm. <laughs> tak? no, bo, no bo rzeczywiście, no. oczywiście można wszystko odrzucać. No i są tacy ludzie. Natomiast myślę, że chrześcijanin, który, który poważnie podchodzi do pisma świętego, no nie może mieć takiego podejścia. Dobra. Um, czy macie jeszcze jakieś argumenty, czy idziemy dalej? Znaczy, no jest jeszcze ten jeden, z, y, kiedy. kiedy... Powołujemy się właśnie na ten największy autorytet w, 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 w chrześcijaństwie, tak? na naszego zbawiciela, Jezusa Chrystusa. To tam w, w Ewangelii Mateusza w rozdziale 19, w czwartym wersecie, kiedy rozprawiał z Żydami, to powiedział takie słowa między innymi: Czyż nie czytaliście, że stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? Można zobaczyć, że Jezus wierzył w. Stworzenie, tak, takie mhm. jak jest opisane w Biblii. E, apostołowie również w taki sposób wierzyli. Więc ja myślę, że nie ma się czego wstydzić, że wierzymy tak samo, jak wierzył Jezus. E, no myślę, że chrześcijanin, który nie wierzy tak, jak wierzy, wierzył Jezus, no powinien mieć większy problem. tak? Natomiast to, no, myślę, że to jest taki. taki też dla, dla chrześcijan powinien być koronny argument. Tak? Skoro mm -hmm. Jezus tak wierzył, to i my. Tak, Jezus tak wierzył i też jest. Y, i jeszcze jeden argument przytoczę z przykazania czwartego, dlatego że Bóg dał pewne prawo narodowi izraelskiemu y, spisane, dla, i mieli przestrzegać siódmego dnia y, jako soboty, jako odpoczynek. I tutaj podany jest argument. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy ani ty i tak dalej. Czyń tak dlatego, że pan tworzył niebo i ziemię i morze wraz ze wszystkim, co w nich jest, przez sześć dni, a siódmego mm -hmm. dnia odpoczął. Mm -hmm. I dlatego siódmy dzień miał być odpoczynkiem. Nie? Więc jakby jest wiele argumentów, które kumulują się w tym, że ten fragment należałoby, w sensie pierwsze rozdziały, czyli stworzenie należałoby traktować. Literalnie. No, no bo tak, no bo wtedy to przykazanie też by na, na, należało odczytywać symbolicznie. Tak. <noise> tak. Jakiś etap w historii wybrać. Laba, nic nie robimy, leżymy. To jest ten moment, kiedy, kiedy odpoczywamy. Wydaje mi się też, że w ogóle z... to jest bardzo trudne, dlatego że odczytywanie Biblii. I korzystanie z treści, które, które są w niej zawarte, wiąże się bardzo. W sensie, tak, rozmawialiśmy już na temat, na, na temat Biblii, czym ona jest, po co została dana, jaka jest jej rola, co, co ma czynić w, w życiu człowieka. To podchodzenie do Biblii jako czegokolwiek innego, jak tch, natchnionego Słowa Bożego, które ma doprowadzać człowieka do Boga i ma zmieniać człowieka, doprowadza. Do różnych problemów interpretacyjnych i różnych problemów z połączeniem, z połączeniem naszych światopoglądów. Dlatego, że jeśli będziemy w jakiś sposób chcieli zmieniać przekaz biblijny, chociażby dotyczący stworzenia, bo na przykład nie, nie spina nam się z naszym światopoglądem, albo ze światopoglądem, który jest obecnie mainstreamowo przy, przyjęty, to doprowadzi nas to do tego, że będziemy błędnie odbierać cały przekaz Pisma Świętego. Jezus jako, jako później przytaczany jako Zbawiciel ludzkości był Stworzycielem i to jest ważna prawda w połączeniu z tym, w połączeniu z jego późniejszą misją chodzi mi o to, że mm, jeśli będziemy w jakikolwiek sposób y, wybierać sobie, które rzeczy trzeba jak interpretować, które mm -hmm. rzeczy trzeba jak wkładać, jak rozumieć i y, y, mm -hmm. to prawda, która jest przekazana w Piśmie Świętym, czyli prawda o tym, w jaki sposób człowiek został stworzony, w jaki sposób grzech zaistniał na świecie, po co ofiara Jezusa była potrzebna i jaki efekt jest tej ofiary Jezusa zostanie zaburzony, jeśli będziemy w jakikolwiek sposób próbowali przekształcać to, co Biblia mówi nam po prostu. Mhm. Znaczy to, to jest, myślę, że to jest mega ważne, ponieważ to właśnie takie podejście no nie stawia człowieka jakby wyżej od, od Biblii, nie? od Słowa Bożego, że ja teraz będę sobie decydował, co tutaj jest jakby natchnione, prawda? a co sobie będę odczytywał, tak jak mi się Podoba. Mm -hmm. Dziękuję, chłopaki. Dobra. E, czy czytając pierwszy i drugi rozdział, Waszym zdaniem te rozdziały się różnią? E, jeśli tak, to dlaczego? Czy są spójne, czy one właśnie tworzą, może to drugi rozdział opisuje kolejność stworzenia, a, 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 a pierwszy, jak, jak należy rozumieć te. Te rozdziały, Waszym zdaniem. Dl dlaczego jest drugi, i i mówi o tym samym, ale trochę inaczej. Jak zagłębiamy się i próbujemy studiować historię powstania Księgi Rodzaju i też każdych innych ksiąg, to dochodzimy do takiego. Dochodzimy do takiego momentu, w którym jasno musimy stwierdzić, że, pis, że, że informacje zawarte w Księdze Rodzaju nie były objawioną rzeczą spisaną przez Mojżesza. Tylko Mojżesz jako główny redaktor kompilował wiedzę, którą otrzymał od, swoich, od swojej rodziny, od swoich przodków, od starych manuskryptów. I właśnie różnice, które są przedstawione w w pierwszych dwóch rozdziałach Księgi Rodzaju mogą być w bardzo fajny raz. Bardzo często jest właśnie podnoszone to, że to są po prostu dwa różne manuskrypty opisujące stworzenie świata, ale mające dwa różne cele. Które, które, mają, które mają przynieść czytelnikowi. Pierwszy rozdział, który mówi w tak bardzo... Tak naprawdę pierwszy i pierwsze wersety drugiego, które, który opowiada tak bardzo schematycznie, bardzo uporządkowanie z historii stworzenia, w jaki sposób było stworzone, dlaczego, kto je stworzył i w jakim okresie zostały stworzone. A drugi rozdział skupia się o wiele bardziej już na istocie, Idei, celowisk tworzenia, którym było stworzenie człowieka. I w jaki sposób Bóg, który, który. To będzie też, będziemy o tym pewnie mówić. Bóg jako autor tego stworzenia, jaką on relację ma, miał, jako, jakie, było, jakie było zamierzenie tej relacji, miało, która miała być między Bogiem a człowiekiem. I patrząc na te dwa rozdziały, ja właśnie dostrzegam pierwszą, pierwszy rozdział jako taki. Yy, jako taką bazę, przedstawienie, jak to się zaczęło, dlaczego, tak się, dlaczego to się stało, i kto za tym stoi. A drugą bazę pokazuje, mamy taki zoom na człowieka i, i Boga, którego tego człowieka, i Boga, który stwarza tego człowieka. I pokazuje właśnie tą miłość, tą relację, o którą, y, którą, którą Bóg chodzi w kontekście właśnie stworzenia. Mhm. Dzięki. Jak mogę się tak odnieść troszkę. Jeszcze do, tej, do tego pierwszego wątku, który poruszyłeś, bo, bo ja sam się zastanawiam i, i nie wiem, tak, bo, bo z jednej strony być może tak było, prawda, że z pokolenia na pokolenie, no na pewno tak było, tak, że, że przekazywali sobie tą wiedzę na temat tego, jak to tam Bóg stwarzał świat i tak dalej. Co prawda, żaden człowiek nie był tego świadkiem, no ale prawdopodobnie Bóg to w jakiś tam sposób przekazał i wiemy, że w innych kulturach trochę wykrzywione te sprawozdania, ale gdzieś tam pozostały. I, i o potopie, i o stworzeniu, i, 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 i tak mhm. dalej. Tak? Natomiast ja sam się zastanawiam, czy Mojżesz nie dostał też jakiegoś takiego szczególnego objawienia, tak? jak to wyglądało, właśnie w, w kolejności. Natomiast co do tych dwóch rozdziałów pierwszych, no, ja od jakiegoś czasu patrzę na to w taki sposób, że Pierwszy rozdział tak opisuje tą całość stworzenia, tak siedem dni. Natomiast drugi rozdział właśnie tak widzę, że koncentruje się bardziej na tym szóstym dniu, kiedy zostaje stworzony człowiek i kiedy zostają stworzone zwierzęta. I, i w, no właśnie tutaj może jest trochę taka. E, znaczy jest sporo różnic yy, w, prawda, w, tych, w tych elementach, właśnie do, dotyczących i człowieka, i zwierząt. Yy, jednak, yy, jak dla mnie, nie są to sprzeczności, yy, tylko właśnie autor chciał podkreślić po prostu inne, inne rzeczy. Yy, właśnie drugi rozdział tak bardziej opisuje. Yy, Taką bliskość Boga, takie zaangażowanie, prawda, w drugim rozdziale widzimy, że człowiek jest ulepiony jakby osobiście mm -hmm. przez, przez Boga z, z, z gliny. Natomiast w pierwszym rozdziale czytamy, jak, że wszystko jest stworzone przez Słowo, tak? Bóg mówi i, i tyle. No nie? Natomiast drugi rozdział już bardziej tak szczegół, szczegółowo pokazuje, że Bóg się tak, tak bardzo osobiście Zostrzymy. zaangażował. No nie, dla mnie to jest nie, niesamowite, że On to ulepił, że tchnął, prawda? Czyli, czyli zrobił, uch, prawda, tchnął w ten dech życia i, i, i człowiek ożył, prawda? No. Ja, jak czytałem sobie komentarze do, do, do tego fragmentu, to wielu biblistów odnosi się, że to jest pewien majstersztyk, który tutaj został zastosowany, dlatego że jest tutaj kilka płaszczy. Z jednej strony e, pierwszy rozdział do trzeciego próbuje opisać e, od stworzenia do upadku i ten drugi rozdział jest pewnym pomostem do trzeciego rozdziału. Zaczyna się tutaj już pojawiać... W, w hebrajskim, w, w tych słowach, w tych korzeniach o roślinności, która tutaj jest oddana. Yy, pewne wskazówki na, na ciernie, na deszcz. Chociaż tego mm. jeszcze wszystkiego nie ma, ale tak. pojawia się to w trzecim rozdziale, to mimo wszystko jest ten fragment jakimś pomostem. jakby mm. Mm, to już zapowiada. Tak, do, do, dokładnie, że jest taka możliwość. Że jest taka możliwość, że jest taka roślinność i nie nagle Bóg stworzył coś nowego na podstawie tego, że człowiek upadł, ale że to jest. Nie, nie wiem, czy użyję dobrego przykładu, ale to tak, jakbyśmy polali wodę na pustyni i nagle zaczyna wyrastać. Był piach, że zero różnicy, jedna masa, nie? ale jak zaczynamy tam lać wodę, to nagle pojawia się roślinność. Znaczy, że te nasiona tam były. Tylko, że nie były wzbudzone. Nie? I, 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 I to pokazuje, że prawa i wszystko było, tylko, że nie, nie, było to nieskażone. Tak? Było, było to, było to, 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 to czyste. Więc, więc jakby stąd wynikają pewien tu jest zabieg literacki ułożony, gdzie, gdzie Mojżesz próbuje wprowadzać czytelników już w, w, kolejne, w kolejne rozdziały. Dobrze. Czytamy, czytaliśmy, rozmawialiśmy o stworzeniu. A kto jest stworzycielem? Mi się wydaje, że to jest chyba dużo trudniejsze pytanie, ale trzeba się nad nim pochylić, zastanowić. Prosta odpowiedź zawsze jest. No, pierwszy werset mówi jasno, że to Bóg stworzył niebo ziemię. Pytanie po prostu, jak będziemy później też definiować to, co się kryje za tymi trzema, trzema literami, nie? No właśnie, no to zdefiniujmy. Co w Waszym pojęciu kto to jest, kim jest, jaki jest właśnie Bóg, który tutaj stwarza? No, pierwszą rzeczą, którą mi przychodzi, która mi przychodzi do głowy, to jest taka nie wiem. Cieka to, to nawet ciężko by to nazwać ciekawostką, bo to jest istotna rzecz. Yy, to jest yy, sama, sam język hebrajski, yy, właśnie w tym, w tym początkowym, yy, tej początkowej relacji stworzenia. Bóg stworzył i Elohim Bara. I to jest takie ciekawe, bo Elohim, Bóg mhm. jest użyty, jest słowem w liczbie mnogiej. I to w liczbie mnogiej, mnogiej nie podwójnej, nie pojedynczej, mhm. po prostu wie, wie, wielu. A stworzył Jezus znowu w liczbie pojedynczej. Bogowie stworzył. Na początku bogowie stworzył niebo i ziemię. Nie? I to jest jakaś pierwsza wskazówka do tego, co może charakteryzować Boga, który stwarza niebo i ziemię. Czy jest jeden, czy jest ich wielu. Wskazuje to, jakby było ich trochę, trochę, trochę więcej, nie? No to jest ciekawe, że Żydzi, kiedy odczytywali te fragmenty, no do głowy mi nie wpadło na to, żeby za tym słowem Elohim, gdzie jest użyta liczba mnoga, właśnie widzieć więcej osób niż, niż jedną. Znaczy ja się, ja się w ogóle nad tym nieraz też tak zastanawiałem, że wiecie, jest znana taka forma pluralis majestatis. Ale to też jest ciekawe, że kiedy zacząłem tak trochę czytać swego czasu o tym, to mm, pierwszy raz chyba została użyta dopiero w średniowieczu. Mm -hmm. I to też jest ciekawe, że kiedy czytamy mm, Biblię no to nigdy nie czytamy, żeby podwładni zwracali się do władcy wy. Na Ukrainie tak jest. No, no tak, prawda? No właśnie Tam os... zostało. Tak. Ta. Tam, no generalnie do starszych osób, tak, też się mówi prze, przez wy. No właśnie, natomiast w Biblii nigdy, nigdy nie czytamy coś takiego, żeby właśnie jakiś podwładny mówił do króla wy. I... I prawdopodobnie ta forma nie była znana jeszcze w starożytnych czasach, w, w starożytnym Izraelu. Zatem, no właśnie, zatem, dlaczego by się nie pochylić nad tym i, i, i nie pójść jakby za tym? Nie? Że, że, że może rzeczywiście coś pod tym się kryje, tak? I tutaj dotykamy kolejnej wielkiej kontrowersji. I już od pierwszych wieków prowadzone są w chrześcijaństwie debaty na temat. Bóstwa i tego, czy Jezus, Duch Święty należy uznawać za Boga. I to są odrębne tematy, które poruszymy sobie w, w, innym, w innym odcinku. Następnym. <laughs> Już następnym. Natomiast czy Stary Testament daje nam więcej przesłanek co do tego, że za słowem Bóg kryłby się więcej niż jedna osoba? Czy Oprócz tego słowa Elohim w liczbie mnogiej. Kojarzycie jakieś takie fragmenty? No tak. W zasadzie już w pierwszym rozdziale. Czytamy werset 26. Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz podobnego do nas i Niech panuje nad rybami morskimi, itd. Tak mhm. Zatem można zobaczyć, że nie tylko Elohim jest w liczbie mnoga, ale kiedy Bóg wypowiada się, kiedy stwarza człowieka i mówi, że uczynimy go na nasz obraz, no właśnie też jest użyta liczba mnoga. Czy po upadku, gdzie Bóg mówi, stał się jak my? Człowiek stał, tak, się, jak stał się jak my. No niektórzy zaczynają tak jakoś to odnosić, że może Bóg miał na myśli i swoją osobę i aniołów. Także mm -hmm. że, ale, ale no nigdzie nie jest napisane, że zostaliśmy stworzeni na obraz aniołów. Tak. No to... Bóg stworzył nas na swój własny obraz. I, i dlatego. No właśnie, dlatego to też już jakby coś. coś. Mm -hmm. Jest to zi ziarno, no nie? <laughs> Pierwszy rozdział już zawiera to ziarno, że Bóg to liczba mnoga. Mm -hmm. Dzięki bardzo. Jest. Natomiast też wydaje mi się, że. Nie wiem, czy nie wyprzedzę, czy chciałeś w jakiś inny sposób to przekazać, natomiast wydaje mi się, że. Mm... Dla osób, które nie są jakoś bardzo, bardzo dobrze zaznajomione z, yy, z teologią chrześcijaństwa, to istotną rzeczą warto podkreślenia jest to, że yy, mnogość bóstwa, w które, w które wierzą chrześcijanie, jest czymś innym niż yy, panteon bóstw w innych religiach. Mhm. Yy, to nie jest tak, że bogów jest wiele i każdemu trzeba oddawać jakąś. Odpowiednią cześć. Każdy Bóg jest odpowiedzialny za y, zupełnie inny aspekt y, świata, życia, funkcjonowania tego. I y, że tak powiem, dowodem na to, y, dalej w Torze jest chociażby ta słynna Szema, prawda? Mm -hmm. Kiedy y, Izraelici modlą się do y, Izraelici modlą się do Boga. Y, Słuchaj, y, Słuchaj Izraelu, Jachwe jest naszym Bogiem, Jachwe jeden, Jachwe jedynie. Mm -hmm. Tylko jest jeden, jedyny Bóg. Jachwę, który jest bogiem, jak czytaliśmy w poprzednich fragmentach, prezentowany jako trójca może, później tak, tak, to, tak, tak to doktrynalnie zostanie nazwane, ale jako właśnie taki trójistotny, Bóg, ale jeden, ale w trzech osobach, taki to jest taka rzecz, którą nam jako, jako ludziom może ciężko jest też do końca zrozumieć, jak to będzie jak to do końca funkcjonuje. Jak to jest fizycznie możliwe, ale tak samo jak trudno jest zrozumieć, to też może na ile nie wybiegam naprzód, nie? Kwestie, bo kwestie boskości Jezusa: jak to jest, żeby był i człowiekiem, i Bogiem naraz, czy jak to w ogóle jest możliwe. Ale no, to wskazuje na to, że religia chrześcijańska jest stricte monoteistyczna, ale mimo wszystko ten Bóg nie jest takim zwykłą, pojedynczą osobą. Mm -hmm. No tak, y tutaj też ważne zaznaczyć, ważne, ważne aby zaznaczyć, y że Biblia, chociaż mówi na temat Boga, to nie mówi nam wszystkiego. I bardzo łatwo jest tutaj, próbując zrozumieć i próbując znaleźć odpowiedź na wszystko, stosować jakąś swoją filozofię y tłumaczącą. Natomiast właśnie ważne jest, żeby przyjąć to, co jest napisane, i nie wychodzić poza to, póki Bóg nie objawi czegoś więcej. A, a, ale faktycznie ten fragment jest nawet różnie tłumaczony, że Bóg jest jedyny, czy Bóg jest jeden. Mhm. Nie? Tak, tak. Ale, ale nawet po, po, pomijając to tłumaczenie, mówiąc o jedności Bożej, to, to, to Jezus, będąc na Ziemi, często wypowiadał słowa: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Mhm. Nie? nie robię nic samo od siebie, tylko to, co widzę, to, co Ojciec robi i jakby do tego. Jakby to, to realizuje. Nie? O Duchu Świętym też jest. Przy, przyjdzie, z mego weźmie, wam oznajmi. Mhm. Nie? Jakby bardzo często. Dosyć enigmatyczny. Tak. I, <laughs> I w innym fragmencie jest napisane, że będzie rozdawał dary o Duchu Świętym tak, jak sam chce. A w innym fragmencie y, nic nie zrobi, tylko to, jak, y, jak, 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 jak tam ojciec przekaże. Czy, mhm, y, tak. Czyli jest jakaś wolność, ale oni chcą. W tej całej swojej wolności robić dokładnie tak samo w jedności. Nie? I, i, I tutaj też tak przychodzi mi na myśl, właśnie kiedy Bóg stwarza Adama i Ewę. Będziecie jednym ciałem. No nie są jednym. No, no wiemy o tym, że nie są jednym. Oczywiście wiadomo, że my żyjemy po grzechu i ta jedność jest bardzo mocno zaburzona. To jednak, właśnie to jest taki obraz tego, jak funkcjonuje. Najprawdopodobniej Bóg, tak? Poprzez, poprzez jedność, którą, którą stworzył w, w małżeństwie. W Psalmie 45, bardzo znany fragment. I tutaj. Werset 7 i ósmy. Twój tron, o Boże, trwać będzie na wieki, berło Twego panowania berłem sprawiedliwości. Ukochałeś sprawiedliwość, znienawidziłeś bezprawie, dlatego namaścił cię, o Boże, Twój Bóg olejkiem radości i żadnego, z twoich, i żadnego innego z Twoich towarzyszy. Tutaj ta, ta, ta forma, że mm, dwa razy użyty jest Bóg, tak? Bóg Boga. Mhm namaścił, nie, mhm. więc stary Testament chociaż nie mówi o ojcu, o synu, nie mówi za bardzo o ich relacji, o ich jakiś, współpracy, to, to dla izraelitów było ta przesłanka była zrozumiała, sensie coś... mogli wyciągnąć, prawda, mogli gdzieś wyciągnąć coś takiego. Mieli podstawy do tego, żeby mhm. widzieć, że za Bogiem kryje się ktoś więcej niż tylko niż tylko jedna istota. Mhm. No dla mnie to też jest ym... Tak w nawiązaniu jeszcze do, do tego wszema Izraelu, tak? Pan mm. jest jeden czy jedyny. Mm -hmm. Z tego co pamiętam, tak? Tam jest użyte to hebrajskie słowo echat, mm. które właśnie jest użyte w tym w tym w tym fragmencie, kiedy Bóg stwarza człowieka i, i kiedy, kiedy 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 właśnie Adam z Ewą łączyli się w, w w związek małżeński, tak, że staną się jednym ciałem. Właśnie tam też jest użyte słowo eHat, które no, daje do myślenia, że, że ono może oznaczać taką jedność, jedność, właśnie, jedność, prawda? I jak sobie kiedyś analizowałem to słowo, gdzie ono występuje, no to często właśnie. Występuje w takich przypadkach jak jednomyślność, że na przykład tłum jakiś lud podniósł, yy, yy, odezwał się jednym głosem, prawda? Wiele, ale, ale jeden, tak? I, I tak samo właśnie to, to, to słowo tutaj jest użyte w kontekście Boga. I dla mnie, wiecie, dla mnie to też jest takie niezwykłe, bo niektórzy ludzie mówią, okej, okay, Bóg nie wiem, tak się tak, 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 tak patrzę na to, że Bóg po prostu czuł się jakoś bardzo samotny. No i zdecydował się stworzyć na przykład aniołów czy ludzi, no bo źle mu było samemu, tak? Natomiast to kiedy bierzemy pod uwagę, że Bóg to również relacja, tak? To również relacja, że że sam w sobie Bóg jest relacją i jest w pełni wystarczający również pod względem takich relacji, Więc to nie jest, że obok czuł się samotny, że źle mu było samemu, tak, ale można zobaczyć, że, no właśnie, że to są osoby, tak, te, te, te trzy osoby, które się kochają, między którymi jest cudowna jedność, harmonia i po prostu no, chcą, chcą tą miłość razem przelać jeszcze na, na, na innych. No właśnie, zobacz, to jest właśnie takie bardzo ludzkie. Ocenianie Boga, tak. bo często małżeństwa chcą mieć dzieci właśnie albo z tego, że im coś brakuje, albo chcą w jakiś sposób uratować małżeństwo i jest jakaś stagnacja, jakaś nuda między nimi. To może zróbmy dziecko, może jakoś to nas połączy, sklei i da nam wspólny jakiś cel czy pasję. Albo właśnie tak się ludzie kochają, tak kumulują tą swoją miłość, że chcą wydać potomstwo, na które będą przelewać razem tą miłość, o której razem będą się starać. Nie? Ja właśnie nie oceniałbym w taki sposób Boga. Nie, nie, nie szukałbym się, że nuda była w niebie. No tak, no i Bóg mówi: dobra, trzeba stworzyć, bo nie ma co robić. Tak. Właśnie jeden z psalmów opisuje Boga, jest tam użyte słowo, że to jest Bóg stwarzający, nie, nie stworzyciel czy, czy, czy w liczbie. Przeszłej czy, czy zakończonej, ale to jest niezakończony proces, tak? Bóg jest ciągle Bogiem stwarzającym, on ma taką naturę, gdzie, 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 gdzie tworzy, gdzie, gdzie przelewa, tak? I, mm, I to jest dla niego normalne, że, że tworzy. Ehm. Myślę, że nie wyczerpiemy tematu, jakby tutaj kwestia tak, użyję tego pojęcia trójcy. Chociaż nie ma, nie, ma, nie ma go w Biblii, ale bóstwa bardzo mi się podobało. Lubię używać słowa bóstwo, chociaż ono jest często źle używane w, kontek w kontekście pogańskich bóstw, ale wydaje mi się, że to jest dobre słowo na oddanie tego słowa Elohim, jako bóstwo, tak? czyli istoty mieszkające, żyjące ze sobą w, w takiej jedności I, i bardzo mi się podoba takie słowo rodzina, mm -hmm. gdzie jest to również oddane w liczbie pojedynczej, ale wszyscy rozumieją, że nie może być rodzina jako sam ojciec czy rodzina jako sam syn. Tak? Rodzina to jest to jest kilka osób, które są ze sobą mocno spokrewnione i i, i, i tak, tak rozumiem słowo Elohim, i tak rozumiem w Starym Testamencie podawany kwestie właśnie Boga, jako również nazywane Boga Jachwę. O tym porozmawiamy sobie troszkę więcej na, przy temacie bóstwa Jezusa. Ale pamiętacie jeszcze takie miejsca w Nowym Testamencie, gdzie właśnie e, więcej niż tylko Bóg bierze udział w, przy jakichś różnych momentach. No same Ewangelie są tak jakby takim pierwszą rzeczą z Nowego Testamentu, które wskazują na to, że ten Bóg jest, jest czymś więcej niż tylko, tylko Bogiem. Jak czytamy relacje, kim był Jezus, jaka była jego rola i jak, bardzo, jak czytamy o relacji Jezusa z Bogiem, no to już tutaj możemy dostrzec pewne, pewne Pewne cechy wspólne, pewną zażyłość. Mam, tak, mam takie hmm. wrażenie, że szczególnie w Ewangelii Jana jest tak bardzo przedstawiona hmm. ta relacja, jaka jest między Jezusem a, a Bogiem, między Bogiem synem a Bogiem ojcem. Jest tak bardzo ta relacja przedstawiona jako właśnie taka bliska zażyła, współdziałająca i współposiadająca wspólny cel, jeden cel, że. Tak naprawdę, że, że w Nowym Testamencie odrzucając perspektywę Boga, który jest więcej niż jedną osobą, jest naprawdę bardzo ciężko, dlatego że cała idea misji Jezusa, i później cała idea tego, w jaki sposób Kościół dalej się rozwijał pod kierownictwem Ducha Świętego, no bardzo trudno jest patrzeć na to, jak na, jak na pojedynczą osobę. Jak na przykład w 15 rozdziale Ewangelii, Ewangelii Jana jest właśnie zwrócenie uwagi. Jezus zwraca uwagę na, właśnie na to, jak będzie przy pomocy kogo będzie się rozwijał Kościół. Lecz ja wam mówię prawdę. Korzystny jest dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, w moim przykładzie opiekun, nie, gdzie indziej pocieszyciel, nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was, a on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, i później dalej. W sumie to, co może, można przeczytać. O grzechu, ponieważ nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości, gdyż. Odchodzę do Ojca i już mnie nie zobaczycie, a o sądzie, gdyż władca tego świata został osądzony. Mamy tutaj, tak jakby w, w takim krótkim, w takim kompendium tych kilku wersetów, przedstawioną raz, właśnie po raz kolejny historię świata i potrzebę działania, potrzeba misji Jezusa i później działanie Ducha Świętego i właśnie obecności trzech różnych istot, może nie, Trzech różnych, trzech różnych osób, tej samej istoty, które współdziałają razem ku wspólnemu celowi. Jeśli mogę, no, na takie dwa fragmenty bym też zwrócił uwagę. Pierwszy to jest Chrzest, chrzest Jezusa, tak. Kilku. Mhm. Na pewno Mateusz i Łukasz opisują mhm. Chrzest Jezusa. Marek chyba też, ale w, m, krócej. I Znamy tą scenę, prawda? Jezus jest ochrzczony, wychodzi z wody, otwierają się niebiosa, Duch Święty w postaci gołębicy wstępuje na Jezusa i z nieba rozlega się głos. Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Tak zatem można zobaczyć właśnie trzy różne osoby, bo to też trzeba, myślę, dodać, że Jezus nie jest Bogiem Ojcem ani Duchem Świętym. Prawda? To jest każda, każda z tych osób jest odrębna, no bo, no bo też jest taka, ta, ta, taka koncepcja lansowana przez niektórych, że jakby to jest jedna osoba, tylko wyraziła się w mhm. trzy różne sposoby. Tak? Jednak, jednak takie fragmenty jak ten pokazują, że no nie do końca tak jest. No bo jednak Jezus jest tutaj, wstępuje na Niego Duch Święty i jeszcze z nieba odzywa się głos. Mhm. Albo w, w, w tej Ewangelii Jana przytoczonej przez Piotrka, 14 rozdział, 16 werset, Jezus mówi, Ja prosić będę ojca i dawam innego pocieszyciela. Prawda? Więc też no, w, mhm. w jednym, w kilku słowach, jakby Jezus, Jezus pokazuje tą e, relację, tą wzajemną zależność. E, tak, e, on prosi ojca i, 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 i wierzącym ma być udzielony pocieszyciel. Ale mhm. też sam Jezus na samym końcu, kiedy już końca Ewangelii Mateusza, kiedy odchodzi, już e, wstępuje do nieba, sam wydaje jasne polecenia, e, wskazując na to, w co człowiek powinien wierzyć, no bo tym jest chrzest. W sensie chrzcząc, czy, czy, czytam właśnie od 28 rozdziału, od wersytu e, 19. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc ich w imię ojca, syna i ducha świętego. Ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co Wam przekazałem, a oto ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż, yy, aż po kres tego wieku w moim przekładzie. I to, pokaz, yy, to pokazuje, że yy, sam Jezus, zostawiając już uczniów samych sobie, powiedzmy, no bez, bez Jego obecności, yy, bez Jego osoby, yy, przedstawia im naukę, że Bóg jest więcej niż jeden ty wychrzcicie kolejne osoby, nauczajcie ich tego, że jest Ojciec, jest Syn i Duch Święty. W, ich, mm -hmm. w imieniu tych trzech osób musicie, ma, macie przekazywać te wszystkie informacje dla nich. Więc to jest taki, jak często lubię mówić, yy, naj, największy autorytet chrze chrześcijaństwa, sam Jezus. Jak Jezus to powiedział, no to to już musi być totalnie prawda, nawet jak wszystko inne jest to, to, co Jezus no. powiedział, jest, <laughs> jest, jest, jest prawdą. Ha. No to tutaj mamy dowód, no weź go. No jest. Tak. Tak tak, wokół tego fragmentu również wśród antytrynitarzy jest argument, że ten fragment nie powinien się znaleźć w, w, w Ewangelii. To, to jest coś podobnego, jak mówiliśmy o pierwszych rozdziałach w Biblii, że tak. <laughs> człowiek stawia się ponad Biblię i, i, i chce decydować, co tam powinno się znaleźć, a co nie. Tak, co pasuje, a co nie. No właśnie. E, tak, skończył się czas naszych 40 minut, no i tak. jeżeli. Nam przyjdą jakieś jeszcze dodatkowe tematy w, w, w tym kontekście, to będą nagrane w formie podcastu. Jeżeli Państwo przyjdą jakieś pytania do głowy, jakieś komentarze, Państwa opinia, to zachęcamy w, do, do, do komentarzy i w, jeżeli to będą pytania, to na pewno się do nich ustosunkujemy. Jeżeli będą jakieś trudne, to nagramy również i podcast do tego. Eee, przynajmniej według mnie, przynajmniej według mojego zrozumienia. Biblia idzie w kierunku tym i Stary i Nowy Testament, że pokazuje, że za bóstwem kryje się coś więcej niż tylko jedna e, istota. I apostoł Paweł lubił żegnać się w swoich listach takimi słowami, którymi my również się pożegnamy. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi. Amen. <głos》>, dzięki wam Amen. bardzo za tą rozmowę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do dania <sum>